Wykryli wściekłe lisy Mazowsze. Przypadki wścieklizny u lisów. Wojewoda wydał rozporządzenie. Mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii poinformował w piątek o wykryciu nowych przypadków wścieklizny u lisów w powiecie otwockim. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł apeluje do mieszkańców obszarów zagrożonych o zachowanie ostrożności. Wścieklizna to bardzo groźna, prawie zawsze śmiertelna choroba zakaźna, więc bądźmy ostrożni i unikajmy kontaktu z dzikimi zwierzętami, na przykład lisami, nietoperzami, wiewiórkami czy jeżami, podkreślił w piątek wojewoda mazowiecki. Apeluje o zastosowanie się do zakazów i nakazów obowiązujących na terenach zagrożonych wścieklizną, dodał. Nie zapominajmy również o bezpieczeństwie naszych zwierząt, które są narażone na zakażenie. Przede wszystkim pamiętajmy o szczepieniu psów, jest ono obowiązkowe, natomiast zalecane jest również szczepienie kotów, dodał. Pierwszy przypadek wścieklizny u lisa został potwierdzony 15 stycznia tego roku w miejscowości Izabela w gminie Wiązowna, w powiecie otwockim. 29 stycznia wykryto drugi przypadek w Kołbieli, również w powiecie otwockim. 12 lutego potwierdzono trzeci przypadek w tym powiecie, ponownie w gminie Wiązowna. 19 marca potwierdzono czwarty przypadek, tym razem w powiecie mińskim, w gminie Dęby Wielkie. Piąty i szósty przypadek wścieklizny u lisa wykryto 26 marca kolejny raz w powiecie otwockim, w gminie Wiązowna i w gminie Celestynów. 19 stycznia oraz 2 lutego tego roku wojewoda wydał rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt. Określony w nich obszar zagrożony obejmuje część warszawskich dzielnic Wawer i Wesoła oraz część powiatu mińskiego i otwockiego. Jakie przepisy obowiązują na terenie zagrożonym wścieklizną? Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje m.in. zakaz organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę, organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii. Ponadto, na zagrożonym terenie obowiązuje nakaz trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu, a także pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach. Mając na uwadze zachowanie psów i kotów, należy ograniczyć możliwość ich kontaktu ze zwierzętami wolno żyjącymi, stąd nakaz utrzymywania na smyczy, przypomina Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Apelują do mieszkańców Urząd Wojewódzki i podkreśla, że wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych. Wirus wścieklizny jest odporny na gnicie i zamarzanie, natomiast wrażliwy jest na ogrzewanie oraz na działanie większości środków dezynfekujących. Do zakażenia wścieklizną dochodzi zazwyczaj na skutek pogryzienia przez chore zwierzę. Wirusy wścieklizny początkowo atakują zakończenia nerwowe uszkodzonych miejsc, a następnie poprzez nerwy obwodowe mózg. Prawie zawsze jest to choroba śmiertelna. Urząd Wojewódzki apeluje do mieszkańców zagrożonych terenów, aby dbali o zdrowie swoich pupili. Przypomina też, że w Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Zaznacza przy tym, że wskazane są również szczepienia kotów. Brak szczepienia psa jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł, zaznacza urząd.